1 lipca w pierwszą sobotę miesiąca na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej o godzinie 19 rozpoczęła się modlitwa do Matki Bożej o pokój w Ukrainie i o zwycięstwo. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz Sławomir Bystry razem z przełożonym lwowskiej wspólnoty dominikanów, ojcem Igorem Gniusem i księżmi z parafii lwowskich. Tym razem liturgię i rozważania różańcowe przygotowała parafia świętego Antoniego we Lwowie. Po mszy świętej wszyscy obecni odmówili różaniec przed wystawionymi darami, wypraszając dar pokoju i zwycięstwa w Ukrainie. Na koniec wierni udali się w procesji przed kościół Matki Bożej Gromnicznej, wciąż niestety zamknięty dla katolików Lwowa. Ze względu na stan wojenny tradycyjna procesja różańcowa ulicami miasta, która odbyła się w Lwowie od maja do października, wciąż nie została wznowiona. Матері, будь вільна Бога, дати ревності у вірному служінь Тобі.